Dzień dobry kochani, witam się z wami w drugim vlogu z Turcji. Tego vloga rozpoczynamy od wycieczki do centrum. Zdania odnośnie tej wycieczki są mocno podzielone, aczkolwiek moją opinię zobaczycie za niedługo. W trakcie tej wycieczki zwiedzaliśmy różne miejsca, począwszy od jakichś nowszych miejsc po starodawne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że za bardzo nie interesuje was, co, jak wyglądało, jaka co bardzo jest historia tych miejsc, więc postarałam się po prostu tylko ładnie wam wszystko to nagrać, abyście mogli zobaczyć piękno centrum. W tym momencie możecie zauważyć stary amfiteatr, który po części jest odnowiony, stoi tam nowoczesna scena, która nie do końca łączy się z tymi, powiedzmy, siedziskami, które teraz widzicie, aczkolwiek faktycznie jest on nadal do użytku codziennego. Ja ogólnie tutaj podkładam głos pod te wszystkie nagrania, także po prostu chciałam wam tutaj powiedzieć, że jesteśmy już w pewnym miejscu, mamy chwilę przerwy i jak wiecie, to już wam powtarzałam nie raz, nie mam pojęcia co mam do was mówić, jest głośno, ale pooglądajcie sobie razem ze mną ładne wideoczki. Dokładnie tak, ładne wideoczki to jest przede wszystkim coś, co rekompensuje nam tą wycieczkę. Ja jestem zakochana we wszystkich miejscach, które zobaczyliśmy. Może nie były one najbardziej perfekcyjne, ale słuchajcie, teraz taka ciekawostka. Nagrałam wam mniej więcej, jak wyglądają tureckie sklepy. Tutaj macie głównie dział z pielęgnacją i dla mnie akurat to było bardzo, bardzo ciekawe. Miejsce, które teraz zobaczycie, było dla mnie chyba najładniejszym miejscem w całym tym wyjeździe, bardziej w całej tej wycieczce. Nie wiem dokładnie, co to było. Wiem, że to są po jednej stronie były to wiatraki Gambet, z tego, co mi się kojarzy. I no, jest to przepiękne miejsce. Polecam się każdemu wybrać. Jest ono trochę wysoko, jest trochę wiatr, ale naprawdę widoki są nieziemskie. Jak możecie zauważyć, widać praktycznie całą panoramę dzielnicy Bodrum i robi to po prostu potężne wrażenie. Według mnie największym minusem Turcji jest to, że Turcy nie do końca dbają o czystość w swoim kraju, więc faktycznie było bardzo dużo odpadów. Następnym tak naprawdę punktem tej wycieczki było już zwiedzanie centrum. Centrum zwiedzaliśmy sobie sami, tak naprawdę mieliśmy 2 godziny i mogliśmy sobie robić co chcemy. My głównie oglądaliśmy, zobaczcie tutaj takie po prostu uliczki, nie wiem jak to do końca wam nazwać, aczkolwiek są to uliczki, które wyglądają bardzo jak uliczki, które możecie znaleźć w Grecji. I taka ciekawostka ode mnie, słuchajcie, Kos, czyli grecka wyspa, leży bardzo blisko Turcji, czyli miejsca, w którym my przybywaliśmy, więc tak naprawdę architektura grecka jest tutaj na porządku dziennym. Wszelakie miejsca w centrum były naprawdę przepiękne. Przepiękne były też rzeczy, które mogliśmy znaleźć na takich, powiedzmy, straganach tureckich. W drodze do autokaru zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu, w którym chciałam wam mniej więcej pokazać, jak wygląda takie centrum Turcji. Nie wiem, jak to się nazywa, ale najprawdopodobniej to, co za chwilę wam się wyświetli na ekranie, dokładniej teraz, jest to chyba meczet, z tego co mi się wydaje, nie jestem pewna. Tutaj byliśmy dokładnie właśnie w tej dzielnicy, w Bodrum. Ja z ręką na sercu mogę wam go polecić, a teraz zobaczycie opinię moją na temat tej wycieczki. Że tak powiem, no było gorąco. Ja jestem, jak widzicie, strasznie zjarana. W ogóle teraz też wyglądam okropnie, więc za chwilę będę się, wiecie, no już ogarnąć na kolację, ale dzisiaj naprawdę będzie się dużo działo w naszym hotelu. Wczoraj, tak jak widzieliście, była przepiękna w ogóle kolacja na maksa w moim stylu, na maksa, wiecie, taka fajna, boho, estetyczna. A dzisiaj byliśmy na wycieczce, która nie do końca była udana, aczkolwiek i tak było naprawdę sporo fajnych, ładnych rzeczy. Było bardzo, bardzo ciepło, wyjechaliśmy o godzinie 8, wróciliśmy o 16, więc tak naprawdę ta wycieczka była dosyć długo, ale tak naprawdę nic fajnego tam człowiek nie zobaczył. Byliśmy w jakiś, znaczy ogólnie wszystko widzieliście, to przede wszystkim. Byliśmy pod jakimiś wiatrakami, pod jakimś starym chyba teatrem, murem osobno. I teraz te dwa bezsensowne dla mnie rzeczy, czyli byliśmy, słuchajcie, w sklepie ze złotem i w sklepie ze skórami. Ogólnie nikt z nas, z naszej rodziny, nie wiedział, co tam będzie, więc tak naprawdę pojechaliśmy tam tylko ze względu na to, że to miało być centrum Bodrum. No i faktycznie było. Ostatnią rzeczą, którą zwiedziliśmy, powiedzmy, to było centrum Bodrum z tymi różnymi, wiecie, straganami, z różnymi też normalnymi sklepami, z restauracjami i przede wszystkim przepięknymi widokami. Zdecydowanie tą ostatnią część wspominamy najlepiej, bo po prostu spędziliśmy sobie ten czas tak, jak my chcemy. Strasznie się zjarałam. To w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się spaliłam na twarzy. Mam spalony malutki nosek. Właśnie, jestem w Turcji, powinnam sobie zrobić operację, ale dobra, to zrobimy następnym razem, słuchajcie. I zjarałam sobie strasznie, strasznie czoło. Ale to czoło jeszcze ok, można to zawsze przykryć, można też powiedzieć, że to jest, wiecie, jakiś kontur.
W hotelu, w którym przebywaliśmy wówczas, była taka możliwość, że każdy z nas mógł sobie po prostu pójść do danej restauracji za darmo w trakcie pobytu. Taka możliwość była również rok temu. Jeżeli nie widzieliście vloga, którego nagrywałam rok temu, to oczywiście link najprawdopodobniej pojawi Wam się w opisie, bo ten vlog był równie fajny, był on troszeczkę w innym stylu niż teraz, aczkolwiek warto go zobaczyć. W tle słuchać klub ogólnie dla dzieci, ale chciałam Wam powiedzieć, że właśnie wróciliśmy z kolacji. Było naprawdę bardzo, bardzo pysznie, jedyne co to deser nie do końca mi odpowiadał, ale po prostu ja sobie złe wybrałam. I teraz tak, słuchajcie, mamy plan taki, idziemy się teraz przejść, porobić może jakieś fotki dla Was. I w sumie to później idziemy na wieczór, który będzie bardzo fajny, może nie do końca w mojej estetyce, ale będzie dużo kolorów, będzie dużo neonów, dużo LEDów, także liczę, że Wam się również on spodoba. Słuchajcie, dzisiejszy outfit to jest w ogóle taka sukienka, ja ją Wam pokazywałam gdzieś w kwietniu i po raz pierwszy mam ją założoną, ale jest przepiękna, wiem, że rzadko będę w niej chodzić, ale liczę, że jeszcze za rok będzie ona na jakkolwiek na mnie pasować. Jest tak ciemno, że ten telefon w życiu nie do końca trochę wyrabia, ale wiecie, troszeczkę Wam dzisiaj trochę pogadałam, więc jest coraz lepiej. Ja sama nie do końca jestem fanką tego typu wieczorów. Zdecydowanie bardziej wolę spokojniejsze wieczory, które nie mają aż tyle, powiedzmy, atrakcji. Więc teraz zobaczycie mój perfekcyjny poranek w Turcji. Tak jak Wam mówiłam we wcześniejszym vlogu, ja w Turcji wprowadziłam sobie taki nawyk, że wstawałam bardzo, bardzo wcześnie, gdy jeszcze najprawdopodobniej cały hotel, można by powiedzieć, że spał. Więc tak naprawdę nikogo na tym terenie nie było. Był spokój, nie było jeszcze tak gorąco, mogłam chodzić na w długich spodniach, bo najczęściej właśnie to robiłam i było przepięknie. Wszystko było spokojne, wszystko było jeszcze nienaruszone, tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Jedyne, do czego mogłam się jednak przyczepić, to to, że lodówka chodziła bardzo głośno w tym miejscu i mnie rozpraszała. Jeżeli chodzi o nazwę hotelu, w którym byliśmy, to był to TUI Magic Life Bodrum. My rok temu byliśmy w TUI Magic Life Serie Germe. I ja zdecydowanie większą fanką jestem tego hotelu, w którym byliśmy w tym roku. Aczkolwiek mi się to zmienia tak naprawdę co każdy wyjazd, bo każdy hotel według mnie jest lepszy od tego wcześniejszego. Ja w tym hotelu zakochałam się ze względu na estetykę tego wszystkiego i na wygląd tego wszystkiego, bo jednak to dla mnie jest najważniejsze. Przekochane były tam kotki, naprawdę odnowiłam swoją miłość do kotów, bo ja za kotami nie do końca przepadałam przed tym wyjazdem, a na wyjeździe faktycznie połączyłam się z nimi. Teraz te dni, które zobaczycie, one wszystkie będą wyglądać podobnie, bo tak naprawdę na tym polega nasz odpoczynek, czyli po prostu spędzamy sobie te wakacyjne dni spokojnie, bez stresu, więc tak naprawdę nie mam tutaj za bardzo co Wam opowiadać. Głównie możecie się skupić na przepięknych widoczkach, które tutaj są według mnie na każdym kroku. Może nie tyle co na widoczkach, aczkolwiek na przepięknych wakacyjnych ujęciach. Ja tego vloga wrzucam już pod koniec wakacji, więc tak naprawdę za chwilę czeka na nas szkoła. Więc uwierzcie mi, warto się zrelaksować przy takim oto filmie, wakacyjnym filmie, który tutaj już tak naprawdę powoli się kończy, aczkolwiek jeszcze mamy trochę minut, więc na spokojnie Wam jeszcze coś tam powiem. Tutaj już tak naprawdę przechodzimy od razu do poranku. Kocham ten outfit, tak jakby żałuję, że założyłam go dopiero w ostatni dzień wakacji, bo naprawdę wygląda on w moim mniemaniu przynajmniej bardzo ładnie. Taras przepiękny, kawa przepyszna, nie ma co wiadomo więcej mówić. Tak naprawdę tak mogłabym żyć, nie narzekałabym, gdybym taki miała standard życia. Oczywiście wszystko co dobre szybko się kończy, aczkolwiek te wakacje na pewno zapamiętam na długo, bo były one dla mnie bardzo, bardzo ważne i przede wszystkim zapadły mi one w pamięć ze względu na to, że nagrywałam dla Was filmy, nagrywałam dla Was TikToki, co zawsze bardzo mi po prostu te wspomnienia uwalnia. Chcę się znaleźć taki najbardziej wakacyjny oraz spokojny wakacyjny spocik w tym hotelu, także witam Was pod pięknymi, słuchajcie, palmami. Wczoraj się do Was nie odzywałam, ale witam Was już tak naprawdę jednym z ostatnich naszych pełnych dni. Jutro mamy już o godzinie 23 wylot, więc tak naprawdę mamy cały dzień w hotelu, no ale już dzisiaj mamy naszą ostatnią noc w tym hotelu. Było bardzo fajnie, naprawdę jestem na maksa szczęśliwa, że mogłam tutaj być. Niestety dzisiaj dostałam okresu, ale jest okej, wiecie, zawsze mogło być gorzej, zawsze mogłam dostać akurat go na te 7 dni wakacji,
więc ja nie narzekam. Jest przepiękna pogoda. Ktoś by się spodziewał, że akurat za granicą jest ładna pogoda. To jest rzecz, której brakuje nas w Polsce. Polska jest również przepiękna, no ale pogoda jest tragiczna. Cały czas jest, słuchajcie, gorąco, słońce świeci też już tak naprawdę gdzieś od godziny 7 rano. No tak naprawdę już też gdzieś do może 20 godziny, nie mam pojęcia w sumie, o której jest zachód słońca, bo najczęściej faktycznie go akurat spędzamy w pokoju, ogarniając się na kolację. Jestem strasznie blada ogólnie z natury, więc spaliłam się chyba z milion już razy, naprawdę. Mam spaloną twarz, nosa jak tutaj widzicie. Czoło też mi, słuchajcie, już schodzi. Powoli już jest coraz lepiej. Wczoraj był taki najgorszy moment, więc też naprawdę za bardzo się w ogóle nie pokazywałam wczoraj. Ale wczoraj sobie zrobiliśmy, wiecie, taki spokojny dzień. Mam najbardziej spalone w sumie łydki, bo w ogóle pierwszy dzień to była tragedia. Ja byłam załamana tym. Mam wszędzie spalona, miałam dokładnie ten strój. Ja mam po prostu, wiecie, takie zjaranie. Nie wiem, czy to teraz widać. Na pewno to widać, ale teraz to już wygląda może trochę lepiej, ale wtedy to było naprawdę takie czerwone, jak wiecie, takie typowe kwiatki tutaj. Nie mogę wam ich tutaj znaleźć, ale one są na każdym kroku, słuchajcie, w Turcji i w ogóle w takich cieplejszych krajach. Tam gdzieś z tyłu je macie, o, tutaj chyba nie widzę, w ogóle świeci mi strasznie słońce. Jeszcze mam okulary przyciemniające. Muszę się wam, słuchajcie, pochwalić, że w te wakacje, w sumie w ten wyjazd, bo w wakacje tak wstałem trochę później w Polsce, wprowadziłam sobie, wiecie, taki nawyk, że codziennie wstaję tutaj o 6 i słuchajcie, lecę właśnie na ten teren hotelu. Głównie po to, żeby porobić sobie, wiecie, jakieś fotki, bo jednak o tej porze jest najchłodniej, nie ma takiego mocnego światła i jest najmniej ludzi, co jest najbardziej, wiecie, komfortowe, przyjemne, a zdjęcia wychodzą bardzo ładnie, więc jeżeli chcecie zobaczyć efekty tych zdjęć oraz różnych po prostu filmików, to tutaj macie moje social media, na których oczywiście ten wyjazd również się pojawił. Też słuchajcie jakąś muzykę z basenu. My nie jesteśmy totalnie typem basenowicza. Zawsze wybieramy, wiecie, jakąś plażę, bo nienawidzimy tego, jak jest tak głośno i są to jakieś, wiecie, powiedzmy, animacje. W tym dniu czekało nas coś ciekawszego, ponieważ wybraliśmy się na parasailing. Jest to coś takiego, co zobaczycie teraz. Około 200 metrów nad ziemią. Leciałam dwa razy, tutaj mogę wam się pochwalić, raz z tatą, raz z mamą. Tak naprawdę specjalnie wynajęliśmy GoPro, aczkolwiek nie wstawiam wam tego filmu, bo jest to bardziej taka pamiątka dla nas. A tutaj od razu przechodzimy do kolacji. Tak naprawdę w tym dniu za dużo wam nie nagrałam. Ale tak jak powiedziałam wam wcześniej, zakochałam się w tych spodniach, więc nosiłam je w dzisiejszym dniu bardzo, bardzo często. Tutaj po raz pierwszy mieliśmy jakiś taki pokaz w amfiteatrze. Czy to jest ciekawe? Może dla niektórych tak. Dla mnie, powiedzmy szczerze, no nie do końca, aczkolwiek doceniam, bo naprawdę ludzie wkładają w to mnóstwo serca i przede wszystkim poświęcają się. Dzień dobry, kochani, witam się z wami już w ostatni dzień. Słuchajcie, wstałam o godzinie 6, lecę robić foty. Tak naprawdę to jest nawyk, który wprowadziłam sobie już jakiś czas temu. Tutaj właśnie na tych wakacjach, bo tak normalne wakacje to wstaję troszeczkę później. Dzisiaj o godzinie 23 mamy wylot, więc tak naprawdę mam tutaj jeszcze cały dzień. Aczkolwiek o godzinie 12 już musimy wyjechać z pokoju z walizkami, więc faktycznie te kilka godzin będziemy bez domu. Nosek mam spalony, w pryszczy mi wychodziło cudnej wody, bo jednak słona woda nie jest moim najlepszym przyjacielem. W ogóle skóra mi schodzi z głowy, także to jest najgorszy stan, w jakim mnie chyba widzieliście. Ale super, jestem szczęśliwa, podoba mi się tutaj wszystko. A teraz stawiam was i będziecie oglądać w sumie, jak sobie robię zdjęcia i jakieś inne różne ładne widoczki, bo chciałabym to, wiecie, tak zapamiętać tutaj, pokazać wam mniej więcej coś, czego wam może jeszcze nie pokazywało. Ostatni dzień, czyli słuchajcie, najgorsze uczucie, jakie może nam towarzyszyć na wakacjach. Dla mnie zawsze dziwne jest to, że najprawdopodobniej już nigdy w swoim życiu nie wrócę do tego miejsca. To zawsze wywołuje u mnie takie trochę dziwne myśli. Aczkolwiek to jest normalne. Tutaj teraz widzicie słodkie kotki, które łaziły za mną cały czas, gdy robiłam zdjęcia. I tak jak mogliście zauważyć, wieszą sobie porobić różne zdjęcia aparatem. Tutaj koty są, słuchajcie, na każdym kroku. Teraz przy sobie mam trzy kotki, tak jak wam pokazałam. Mamy dużo hotelowych kotów, aczkolwiek tutaj też dużo pewnie przychodzi takich spoza hotelu. Kocham spokój o takiej porze i jestem bardzo wdzięczna, że akurat mogłam o tej porze wstawać i że doświadczałam takiego czegoś, bo to jest naprawdę cudowne uczucie, które jest normalne, ale jednak faktycznie, gdy jest człowiek w takim pięknym miejscu, to docenia wszystko 100 razy bardziej, przynajmniej ja tak mam. Tutaj oczywiście walka kotów, bo było ich mnóstwo i starałam się nagrywać wam każdy krok, którym towarzyszyły mi te koty, a ich było naprawdę sporo. Robiłam tutaj zdjęcia na Instagrama, za bardzo na tym wyjeździe jednak nic nie przeczytałam, ale przynajmniej zmuszałam się, starałam to robić,
Ale wyszło jak wyszło. Tutaj mamy już ostatni dzień. Tak naprawdę najgorsze było to, że o godzinie 23 mieliśmy wylot, a o 12 musieliśmy już wyjść z własnego pokoju, więc tak naprawdę walizki oczywiście mieliśmy w pokoju przeznaczonym do tego w hotelu, aczkolwiek no tak naprawdę cały dzień musieliśmy spędzić na plaży. No niestety trzeba było się tak poświęcić, żeby spędzić dzień kolejny w raju, ale tak jak Wam mówiłam, tutaj mamy już ostatnie chwile na plaży, co jest smutne, ale wszystko co piękne szybko się kończy. Tutaj obiecałam Wam, że nagram Wam troszeczkę kolacji, więc macie naprawdę malutki urywek. Kocham baklawę, tak od razu Wam wspomnę. Tutaj od razu już lecimy, słuchajcie, na autokar, który zawozi nas do lotniska. Tak jak mówiłam, lotnisko mieliśmy, no w sumie nie mówiłam Wam chyba, ale lotnisko było około godzinki drogi, więc mniej więcej było to blisko. Mieliśmy przede wszystkim bardzo, bardzo ładne widoki, jak jechaliśmy. Najgorszą rzeczą podczas takich, słuchajcie, wyjazdów jest wyjście z hotelu i takie zderzenie się z tą rzeczywistością, zderzenie się z tym, jak ci ludzie faktycznie w tej Turcji żyją. Bo wiadomo, mają na co dzień piękne widoczki, mają super temperaturę, ale ich warunki do życia są tragiczne i to trzeba akurat przyznać. Ale no niestety nic tak naprawdę my z tym za bardzo nie zrobimy, jesteśmy tylko białym człowiekiem, więc od nas nie ma za bardzo chyba co wymagać, aczkolwiek fajnie by było, gdyby się to zmieniło. Tutaj już macie oczywiście kadry z lotniska, czyli standardowe bransoletki za 12 euro, czyli dosyć spora kwota. Słuchajcie, w samolocie złapał mi taki ból brzucha ze względu na to, że miałam okres i najprawdopodobniej, wiecie, jakieś tam zmiany ciśnienia czy coś nie do końca dobrze wpłynęły na moje samopoczucie, więc praktycznie z lotniska nic nie nagrałam, ale tutaj macie już koniec. Brakło mi trochę czasu, ale tutaj już chciałabym Wam podziękować za to, że byliście ze mną w tej oto przepięknej podróży. Liczę na to, że vlog z tego miejsca Wam się spodobał. Dla mnie to było nieziemskie przeżycie, jestem bardzo wdzięczna, ale też jestem wdzięczna za to, że mnie oglądacie.